co mnie interesuje w tym wszystkim, to prawda. Prawda, jak było te 400 milionów lat temu. Stworzyliśmy odważną, dosyć ciekawą, przewrotową hipotezę, podpartą twardymi dowodami. Teraz trzeba ją zweryfikować. Sprawdzić, czy inne dane z innych części świata, z innych stanowisk, z innych grup badawczych potwierdzają to znalezisko i czy rzeczywiście miało miejsce to zdarzenie 400 milionów lat temu. Inwazja zwierząt lądowych, czworonogów z środowisk morskich na ląd. Jestem fascynatem nauk przyrodniczych, szczególnie paleontologii i tutaj dla mnie bardziej niż ta okładka liczy się to, co reprezentuje to znalezisko i o czym mówi nam, jeśli chodzi o ewolucję wczesnych czworonogów. Patrząc na te tropy, na to jak one są rozmieszczone, jak wyglądała łapa tego zwierzęcia, to znaczy mamy odcisk anatomiczny, prawda, tak jak tutaj prezentowany, na podstawie którego możemy zrekonstruować budowę spodniej części tej łapy, prawda? I jak to ostrożnie zbadamy i zrobimy tę rekonstrukcję w oparciu o wiele znalezisk, to jest to jasne, że było to zwierzę o anatomii łapy zbliżonej do ichthyostegi, czyli formy z późnego dewonu z Grenlandii, pierwszego czworonoga. Czyli mówił pan wcześniej, że to wygląda trochę jak salamandra, tylko mocno przerośnięte. Ichthyostega jest, powiedzmy, z pokroju ciała przypominającą salamandrę istotą, natomiast no, wiele cech jeszcze prymitywnych, pierwotnych zawiera w swojej anatomii, nawiązującej do swoich przodków ryb. Jeśli koledzy ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Francji potwierdzą w kolejnych swoich odkryciach i badaniach, że rzeczywiście te tetrapody pojawiły się w środkowym dewonie, no to będziemy mieli tutaj w naszym krajowym paleontologicznym znaczeniu duże odkrycie, które zmieniło jak gdyby schemat ewolucji tych wczesnych czworonogów i zasięg czasowy występowania tej grupy w głąb czasu geologicznego. Czyli odkrycie historyczne. Odkrycie historyczne, myślę, że to będzie odkrycie historyczne. Szczególnie tutaj, no ja się nie spodziewałem tej okładki w Nature, to jest szczególnie coś, co nadało temu taki rozgłos medialny, gdyby to był jakiś brief report, który byłby gdzieś przemycony na jednej czy dwóch stronach magazynu, to pewnie by się spotkał z zainteresowaniem, ale nie aż tak dużym. Dzisiaj dostałem około 50 maili od paleontologów z całego świata z pytaniami, gratulacjami, bądź krytyką. A krytyka dotyczyła czego? Czy jesteśmy pewni, że są to tropy? Więc to ja nie mam najmniejszej wątpliwości, zresztą stojący razem z nami szeregu autorytet Per Alberg jest tym znaliskiem zachwycony, zresztą co Państwo mogą zobaczyć na stronach Nature, wspomniał, że jest to jedna z jego ważniejszych publikacji, jaką dokonał w życiu. Tak ważne odkrycie świadczy o tym, że nasza wiedza na temat bardzo ważnych momentów, takich jak wyjście kręgowców na ląd, wciąż jest niepełna i nie może zostać uznaną za ostateczną. Nasze odkrycie zmieniło całkowicie pogląd na to, jak wyglądał ten bardzo ważny moment ewolucyjny. Zmieniliśmy przede wszystkim moment wyjścia na ląd, cofnęliśmy go o 20 milionów lat wstecz. Zmieniliśmy również środowisko, w jakim ta przemiana ewolucyjna nastąpiła. Przenieśliśmy je ze środowiska słodkowodnego, z rzek, z jezior w morze, to znaczy kręgowce wyszły na ląd z morza. Wiemy, że teraz trwają poszukiwania kości, które w większym stopniu dokumentują całe znalezisko. Co takie kości potrafią nam dodatkowo powiedzieć? Takie kości przede wszystkim pokażą sprawcę tropów z Zachełmia. Kości są skamieniałościami strukturalnymi, prawdziwymi skamieniałościami, które pokazują konkretne zwierzę. Na ich podstawie będziemy w stanie się bliżej wypowiedzieć na temat anatomii tego zwierzęcia, na temat tego, jak masywny miało szkielet, może jakieś niespotykane rozwiązania ewolucyjne. Dużo dowiedzieliśmy się z tropów, kości na pewno uzupełnią nasze informacje. To znaczy niewątpliwie coś niespodziewanego i niewątpliwie coś, co zmienia kompletnie nasze dotychczasowe poglądy na temat ewolucji. Mówi się o impakcie, o wpływie pewnych znalezisk. Otóż wpływ tego znaleziska będzie niewątpliwie ogromny. Czy to zmieni w jakiś sposób teorię ewolucji, czy też spowoduje na przykład to, co mówiono podczas konferencji, że niektóre zwierzęta wracały do morza i że te okazy pośrednie mogą pochodzić nie z tego, że zwierzęta ewoluowały w przód, tylko niejako w tył? No w tym sensie tak, to znaczy ewolucja w ujęciu darwinowskim jest aktualna.
Ona dotyczy doboru naturalnego i genialna praca sprzed 150 lat. Jej fundamenty pozostają niewzruszone. Ja tylko przypominam, że Darwin miał bardzo niewiele dowodów na swoją teorię wówczas. One przybywały potem. Natomiast niejako następcy Darwina jakby milcząco zakładali, że ewolucja no to jest jeden kierunek, że odbywa się stopniowo przez dobór naturalny. To odkrycie pokazuje, że po pierwsze mogą w niej istnieć zwroty, które my postrzegamy jako zwroty, choć dla tych zwierząt to wcale nie są zwroty, to jest po prostu jakiś sukces, tylko w innym środowisku. A po drugie, że ewolucja zna drogi na skróty, że być może jest i również tak, że te wszystkie pośrednie ogniwa, które obserwujemy, to jest jakiś świat, który tam gdzieś się rozwija, a tu gdzieś z boku pojawia się nagle coś, mutacja, jakieś przystosowanie, które okazuje się genialnym trafieniem w dziesiątkę i w danych warunkach daje nieprawdopodobny postęp i sukces ewolucyjny tym właśnie zwierzętom. Kto wie, czy to odkrycie nie pokaże, że mamy właśnie taki wielki skrót, który no, idzie prosto do zaawansowanych kręgowców lądowych, być może nawet bardzo szybko przechodzi fazę płazią i idzie prosto do gadów, prawda? Cieszy pana to, że ludzie w wieku 20 kilku lat dokonują takich odkryć? Bardzo mnie cieszy, bo jest to szansa dla polskiej nauki. Ja myślę, że przed takimi właśnie naukowcami, jak Grzegorz Niedźwiecki, Piotr Szrek, mówimy tutaj o paleontologach, ale przecież nauka jest ogromną, ma wiele dziedzin w tej chwili, bardzo się specjalizuje i nie wątpię, że równie utalentowanych naukowców nie brakuje. Mają pomysły, mają wiedzę, mają otwarte głowy, nie mają władzy. Sądzę, że to odkrycie pozwoli rozważyć na nowo systemy, w jakich przebiegają decyzje w nauce, przyznawania grantów, wspierania pewnych badań, ponieważ jeżeli my będziemy nastawieni, myślę tutaj i o Polsce, na gonienie ogona, czyli na ciągłe jakby dorównywanie do poziomu nauki na świecie czy w krajach zachodnich, to prawdopodobnie nigdy tej nauki nie dogonimy. My musimy iść dwutorowo, to znaczy uprawiać rzetelną naukę, przede wszystkim wykonując zadania pożyteczne dla potrzeb państwa. W tym instytucie przecież my się zajmujemy służbą geologiczną i służbą hydrogeologiczną. My sprawimy służby, które są kluczowe z punktu widzenia interesów państwa. I chodzi również o to, żebyśmy tę służbę sprawowali w sposób kompetentny, a przy okazji podnosili i dbali o kwalifikacje naukowe, ponieważ służba bez nauki staje się niczym, staje się pustą administracją. A z kolei nauka bez służby staje się trochę może bezużyteczna. Ale jeżeli przy okazji tych naszych prac znajdujemy takie rzeczy, to nie będziemy przynajmniej tu w Instytucie skąpić środków i wysiłków, aby je wspierać. I sądzę, że to jest również przykład, dobry przykład dla całej polskiej nauki. Przyszłość należy do ludzi z otwartą głową, twórczych, kreatywnych i niekoniecznie musi polegać na powtarzaniu utartych szlaków.